za dużo pracuję. Nie ma czasu na zabawę w karnawale? Nie ma czasu na zabawę, niestety. W domu i tylko w domu. No, już mam 70 lat. To za dużo, żeby się bawić? Za dużo. Ja celebruję, tak, często wyjeżdżam do Zakopanego, wyjeżdżamy do tego ośrodka Kolejarz, tam spędzamy karnawał. W gronie znajomych osób mamy dwa takie bardzo miłe spotkania towarzyskie. Wiem, że będzie dobra orkiestra, będzie fajne towarzystwo i bardzo się z tego cieszę. My się bawimy, ale w domu. Nastawiamy sobie muzykę i jedziemy równo. Sami? Oczywiście, że tak. Prawda? Prawda? Sami, mamy ale w zasadzie takie nie takie sami. Miejsce do tańczenia i tańczymy. W szkole tutaj muzycznej miałam przez 3 lata karnawały i mam. No i jak ty wspominasz ten czas? To jest dobry okres? Myślę, że tak, fajny. Można się wybawić, przebierać się w różne stroje i fajne ogólnie. Czumi. Z przyjaciółmi spotykamy się na domówkach. Pięknie. I to jest dla nas najwspanialsze. W zaufanym gronie, zaprzyjaźnionym gronie. W tramwajach, teraz czy nie tramwajach, jak jeżdżą poprzebierani często. Przede wszystkim w piątki, jak weekendy się zbliżają. Czyli karnawał nadal żywy. Tak, tak, oczywiście. Każdy jakoś tak jak potrafi, to się bawi najlepiej. Bawimy się cały rok, pani zdaniem, czy w karnawale szczególnie? No szczególnie w karnawale uważam, bo to jest taki czas zabaw, prawda, radości, a później już mamy post, raczej nie. W okresie tym przed świętami wielkanocnymi jakoś mniej się imprezuje, ale żeby to szczególnie jakoś w karnawale więcej było tych okazji, nie powiedziałabym.